Wy nie macie problemu z tym, nie borykacie się właśnie z hejtem i tak dalej? Ja w poprzedniej szkole się z tym borykałam, ale ją zmieniłam i teraz jest super, więc na dzień dzisiejszy jest w porządku. Okej, okay, a na przykład kiedy zaczęły się pojawiać problemy w tej szkole, to, bo wspomniałaś w jednym z wywiadów, właściwie takim pierwszym szczerym wywiadzie, że to Xavier jest tą osobą, która o wszystkim dowiaduje się praktycznie jako pierwszy. Tak, no zawsze jak mam jakiś problem, to zdecydowanie dzwonię do swojego brata, żeby... Nie wiem, wydaje mi się, że jest osobą no, wartą zaufania, to na pewno i że też nie będzie mnie oceniał przez pryzmat tego, co robię, czy tam co się wydarzyło. Więc jest gdzieś tam taką pierwszą osobą, do której wykonuję telefon o pomoc. I wydaje mi się, że w drugą stronę gdzieś tam też to działa podobnie, więc super. Okej, okay, i jeszcze tak się zastanawiam, bo tak wspomniałaś o tym hejcie w szkole. To było przez zainteresowania, przez nazwisko, czy przez co? I właściwie dlaczego to nie zostało rozwiązane inaczej? Dlaczego ty musiałaś zmieniać szkołę? To było... wszystko nie pasowało ludziom w mojej osobie. I takim no, najlepszym rozwiązaniem było po prostu zmienienie placówki, bo nie zmienimy 400 osób, które tam są. Lepiej jakby zmienić środowisko i gdzieś tam samemu sobie z tym poradzić, niż zmieniać wszystkich naokoło. No powiem szczerze, że to jest akurat przykre, bo wydaje mi się, że tutaj jakby chyba trochę zawiódł system edukacji i ogólnie tego wszystkiego, ale najważniejsze, że teraz rozumiem, jesteś tak szczęśliwa i masz super szkołę. Tak, zdecydowanie tak. No wydaje mi się, że też pedagogicznie nie zostało to dobrze rozwiązane w tej szkole, ale jakby teraz jest w porządku, więc jakby się już nad tym nie zastanawiam.